Za chwilę zaczynamy, za chwilę będzie mecz. Dzisiaj je komentuje z nami Mariusz Orliński, dzień dobry Państwu. I Dariusz Wojciechowski z kanału Altes Trójmiasto. Mariusza też na pewno znacie z testów. Będzie on dzisiaj komentował to, co widzi na stole, to, co
uważa za słuszne, to co będzie mu się bardziej podobać lub może nie. Jakie są, Mariusz, twoje pierwsze wrażenia z dzisiaj? Na razie, jeśli chodzi o frekwencję, osób jest nie za dużo. Tak na moje oko osób jest około 30-40. Mam nadzieję, że jeszcze osoby zejdą. Także pewnie będzie około 50 osób na dzisiejszym meczu. Atmosfera widać, że powoli się rozgrzewa, także mamy dobre nastawienie. No już wiadomo, kto będzie grał. Myślę, że rozgrzewający zawodnicy to będzie Michał Pajkow, Marek Badowski i Kai Konishi. Jak ci sprawdzałeś przed chwilą ich rankingi? Kto najlepiej gra według ciebie? Tak jest, mam aktualne właśnie rankingi. Jeśli chodzi o AZF Gdańsk, w rankingu 20 jest Michał Pajkow z bilansem 16-13. Na 27 miejscu jest Marek Badowski z bilansem dzisiaj 14. Oraz 37 Kai Konishi z bilansem 2-1. Jeśli chodzi o spójny Warszawa, 13 miejsce Patryk Chojnowski z bilansem 19-12. 23 miejsce Piotr Chodorski 12-8. Oraz na 63 miejscu ostatnim Krzysztof Stępień z bilansem 0 zwycięstw 17 porażek. Mario często nie komentuje ze mną, ale jak ci się podoba właśnie taka praca komentatora może? Dziękuję za zaproszenie, Darku. Jak najbardziej mi się podoba. Wydaje mi się, że dwa pierwsze mecze będą bardzo emocjonujące z racji tego, że bilans zawodników w Gdańsku i w Spójni jest bardzo podobny, także dwa pierwsze mecze będą na pewno bardzo zacięte. Jeśli chodzi o trzeci mecz, tutaj akurat myślę, że może być to prostszy mecz z racji umiejętności zawodników, ale poczekajmy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno wydaje mi się, że mecze będą bardzo, bardzo ciekawe. Na sali mamy też DJ-a, który dba o to, aby kibice żyli razem i dopingowali zawodników. Znasz tutaj tą postać? Tak, oczywiście. Naszym DJ-em i komentatorem dzisiaj jest Witek Chyliński, czyli prezes i menadżer zespołu drugo-, trzecio- i czwartoligowego GKS Straszyn. Sam mam przyjemność grać w trzeciej lidze, także Witka dobrze znam. Za chwilę startujemy. A jeszcze wracając do Witka, Witek jest grającym trenerem i szefem klubu. Niestety ma problem, ma kontuzję, jeśli chodzi o kolano, także ma pół roku przerwy, ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej do sportu już aktywnego, nie tylko jako trener, do grania wróci. Za chwilę nastąpi prezentacja zawodników. Zawodnicy ustawiają się do prezentacji przedmeczowej. Sędzia czeka jeszcze na zawodników AWF AZS Gdańsk. Dzisiaj, jak widzimy, skład AWF-u chyba przedostatni taki skład, bo będą dwóch zawodników będzie odchodzić. Przy okazji zobaczymy prezentacje tych zawodników, pokażą się nam podczas dzisiejszego meczu, podczas spotkania na hali sportowo-widyskowej w Gdańsku. Drodzy Państwo, 21. kolejka Lotto Superligi.
goście, zespół Spójni Warszawa, oklaski dla gości, wystąpią w następującym składzie z numerem 1 Patryk Chojnowski, z numerem 2 Piotr Podolski, z numerem 3 Krzysztof Stępień, menadżer i kierownik drużyny. Zespół gospodarzy w dzisiejszym dniu zagra w następującym składzie. Kai Konishi, Michał Pajkow, Marek Batowski, Marko Gola. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Piotr Szafranek. Sędzią dzisiejszych zawodów jest sędzia klasy międzynarodowej, pan Maciek Fidala. Piłeczki podawać będą Janek oraz Piotr. Za chwileczkę powitanie drużyn, ale przed tym chciałbym, żebyście jeszcze państwo... ...zespół i władze klubu AZS Gdańsk chciały nagrodzić i podziękować za miniony sezon zawodnikom, którzy opuszczają w tym roku gdański team. I bardzo bym prosił pana doktora Adama Giersza, współtwórcę gdańskich sukcesów tenisowych, tenisa stołowego, o wręczenie podziękowań dla zawodników, którzy opuszczają nasz klub i w następnym sezonie będą reprezentowali inne kluby. Przede wszystkim ogromne brawa dla Kaja Konisiego, który godnie reprezentował Unię AZS AWF Gdańsk przez kilka sezonów, oraz Marka Wadowskiego, który w tym sezonie również zmienia barwy klubowe i będą obaj zawodnicy reprezentowali klub z Grodziska Mazowieckiego. Ogromne brawa dla zawodników, ogromne brawa za miniony sezon, za serce włożone do pracy, do zespołu, za to, jak grali. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę o przywitanie drużyn i rozpoczynamy 21. kolejkę Lotto Superligi Tenisa Stołowego. Przedostatnia kolejka sezonu. No to rozpoczynamy. Za chwilę się rozpoczną pierwsze rozgrzewki pierwszych zawodników. Jak, Mario, jest twoje, jakie jest twoje nastawienie przed tym meczem? Na pewno jestem bardzo podekscytowany, jeśli chodzi o samą atmosferę. A druga sprawa jest taka, że mecz może być bardzo wyrównany, ponieważ Spójnia Warszawa aktualnie prezentuje, ma 6 miejsce w tabeli po 20 meczach, a AZS Gdańsk ma 8 miejsce po 20 meczach, także drużyny w tabeli są bardzo blisko, także na pewno mecz będzie bardzo, bardzo wyrównany. W pierwszym meczu spotka się Kai Konishi z AZS Gdańsk z bilansem do tej pory dwie wygrane, jedna porażka. Naprzeciwko niego stanie ze Spójni Warszawa Krzysztof Stępień z bilansem 0 wygranych, 17 porażek. Jak myślisz, kto ma większe szanse? Myślę, że chyba nie muszę na to pytanie odpowiadać. Mówiłeś prędzej, że jesteś podekscytowany. Prędzej nie wiedziałeś, kto będzie występował w pierwszym meczu. Jak teraz, na jakim poziomie stoją twoje emocje? Zadałeś mi teraz ciężkie pytanie, tak? Myślę, że dla Kaja Koniecznego nie będzie to trudna przyprawa, tak? Krzysztof Tepiej na pewno będzie walczył, jak będzie umiał, ale wydaje mi się, że tutaj będzie to raczej mecz do jednej bramki. Obydwie drużyny mają utrzymanie pewne.
I teraz w składzie AZS-u już nie mamy Chińczyka. Chciałbyś zobaczyć Genzi Hao na żywo w następnym sezonie? Oczywiście, że tak. Miejmy nadzieję, że w kolejnym sezonie również go zobaczymy. No na pewno, jeśli chodzi o rynek transferowy, na pewno teraz się mocno się otworzy tak pod koniec sezonu. Także myślę, że rotacja będzie aktualnie w lidze dużo. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku, jak to będzie finalnie wyglądało. Nieczęsto widzimy zawodników grających uchwytem piórkowym. Uchwyt piórkowy ma swoje prawa. Tutaj widzimy taką dosyć nietypową rakietę nawet, nie? Bo kiedyś miałem pytanie takie, czy można mieć rakietę z piórkowym w ogóle bez pomalowanej czarnej strony. Chyba nie można mieć. Tutaj zawodnicy się rozgrzewają. Mario, z twojej perspektywy zawodnika trzeciego ligowego, czy rozgrzewka zawodnika z ekstraklasy mocno się różni przed meczem? Nie, rozgrzewka jest zupełnie typowa, tak? Zaczynamy od półwoleja po przekątnej, tak? Następnie obydwoje zawodników gra topspin forehandowy, następnie zmiana stron, półwolej backhand, jeden i drugi zawodnik oraz topspin forehand i można startować z meczem. Zwróćcie uwagę Państwo na jakże różne przygotowanie fizyczne obydwu zawodników. Kai Konish jest, widać, bardzo szybkim zawodnikiem. Zresztą przy uchwycie piórkowym tacy zawodnicy muszą być bardzo szybcy, tak, żeby móc cały stół obiec z forehandu. Także na pewno to przygotowanie fizyczne obydwu zawodników jest bardzo różne, co z pewnością przełoży się na wynik meczu. Patrząc na Krzysztofa Stępnia, menedżera grającego, nie możemy chyba się dzisiaj spodziewać za dużego widowiska po tym pierwszym meczu. Czytałem kiedyś taką książkę Antonego Robbinsa, Obudź sobie olbrzyma. Tam było do wypisania 100 marzeń życiowych. Myślisz, że właśnie Krzysztof Stępień wypisał takie marzenie zagrać w Ekstraklasie? Świetne porównanie, Darku. Myślę, że było to u niego na pierwszym miejscu. Sam chciałbyś zagrać kiedyś w takim meczu? Myślę, że sam stres by mnie zjadł. Na pewno bym musiał kupę pracy wykonać, żeby wpierw przejść z trzeciej ligi do drugiej, ale myślę, że na pewno jest to jakieś tam moje marzenie, chociaż myślę, że nierealne. Jak oceniasz forehand Kai Konishi? Znaczy, no jeśli chodzi o forehand, to tak jak mówiłem wcześniej, tak, przy uchwycie piórkowym zawodnicy muszą mieć bardzo dobry forehand, tak, bo nie wiem, czy Państwo zauważyliście, tak, ale teraz dobrze widać, na przykład jak Kai koniecznie zbiera serwis, że na stronie backhandowej nie ma żadnej kładziny, tak, jest to deska pomalowana na kładzinę czarną, także forehand u wszystkich zawodników grających stylem piórkowym musi być rewelacyjny, tak samo jak przygotowanie fizyczne. Spójrzcie Państwo, proszę, jak dużo rotacji wpada w serwis zawodnik serwujący aktualnie. Wydaje się to mecz do jednej bramki. Jak myślisz, co Krzysztof Stępień musiałby zrobić, żeby zaskoczyć? No. Na przykład to samo to teraz, ale się nie udało. Niesamowita obrona.
Gdańsku na pewno mogą się cieszyć z takich wymian. Nie ma takich wymian za dużo w tenisie stołowym. W tym nowoczesnym tenisie stołowym, który teraz obserwujemy. Myślisz, że inne mecze też będą owocowały w takie wymiany? Uważam, że pozostałe co najmniej dwa mecze będą owocowały w takie wymiany, ponieważ poziom zawodników będzie dużo bardziej zbliżony do siebie niż w tym meczu, także z pewnością będziemy mogli obejrzeć dużo większą ilość wymian. Teraz proszę zobaczyć na bardzo fajne fair play zachowanie Kaja Yoshidy. Przy prowadzeniu 10-0 oddał swój serwis, także bardzo fajne zachowanie fair play zawodnika z Gdańska. Ogląda już nas coraz więcej osób. Myślę, że będziecie mogli zobaczyć dzisiaj fajny tenis stołowy. Kilka ciekawych wymian, kilka ciekawych akcji. Przy okazji możecie komentować na czacie, co się Wam podoba, zadawać ewentualnie pytania. Na wszystko odpowiemy. Kai Konishi ma na koszulce nazwisko Yoshida. Przeczytałem, że jest to taki zabieg ze względu na małżeństwo z zawodniczką Konishi i przejął Kai Yoshida nazwisko zawodniczki przy okazji też zmiany narodowości. Też moglibyście Państwo zauważyć, bo aktualnie Kai Yoshida jest zawodnikiem 37-letnim, ale jeszcze parę lat temu można byłoby, możecie Państwo nawet teraz zaobserwować jego mecze z czołówką światową na YouTubie, kiedy bardzo wysoko się, może bardzo wysoko przedziłem, ale wysoko się prezentował na ogólnoświatowych proturach. Serwis niesamowity, odebrałbyś go? No to popis mi po prostu, bardzo prosty do odebrania. Oczywiście żartuję, tak? Serwis z dużą ilością górnej rotacji, bardzo trudny do odebrania. Trzeba mieć bardzo dobrą motorykę, aby taki serwis właściwie odebrać. A serwis Krzysztofa Stępnia? No akurat zaprosiłeś trochę, bo jest ze stołu, no widać tą różnicę klas, chociaż myślę, że robi co może, aby ten pojedynek wygrać. A teraz całkiem dobry serwis, tak? Krótki z boczną górną rotacją za środkę, no ale jednak Kai Yoshida nie miał z tym serwisem problemów. Kolejny rewelacyjny serwis. Wydawało się, że serwis będzie długi. Piłka zatrzymała się zaraz za siatką i bardzo trudny serwis do odbioru. W meczu widzimy zdecydowanie różnicę klas zawodniczych. Myślisz, że takie mecze mają sens? Myślę, że to moja opinia nie ma sensu, tak? Wiadomo, jakie są powody, że Krzysztof Stępień aktualnie gra. Jako trzeci zawodnik w spółni Warszawa, no wydaje mi się, że no takie mecze nie powodują u kibiców zbyt dużych emocji, ale to wiadomo, że sytuacje w klubach są różne. W spółni Warszawa w tym sezonie było dosyć kontrowersyjnych sytuacji, na przykład Walkover w Ekstraklasie, który chyba nie powinien się zdarzać przy takim poziomie rozgrywek. Myślę, Darku, że masz rację, tak? Takie sytuacje mogą mieć miejsce w dalszych ligach, tak? Kiedy załóżmy zachodni zawodnicy się pochorowali, tak? I nie ma tych czterech zawodników na poziomie najwyższym, tak? Czyli Superligi. Takie sytuacje absolutnie nie powinny mieć miejsca. Szczególnie, że tą ligę mamy bardzo mocną. Nawet można powiedzieć, że jest to jedna z najsilniejszych aktualnie lig w Europie. Także takie sytuacje absolutnie nie powinny mieć miejsca.
spójrzcie, proszę Państwa, na serwisy, jakie problemy ma Krzysztof Stępień. Tutaj widać niesamowite doświadczenia zawodnika z Gdańska, jeśli chodzi o siłę i rotację w serwisach. Teraz widzieliśmy niesamowity topspin z boczną rotacją, wręcz zdolną boczną rotacją. Jak coś takiego przebić? Jest to bardzo duży problem. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, ale ten topspin poszedł za siatką. Ta piłka była poniżej siatki i no jedynie co jest możliwość, to można po prostu paletkę, rakietkę przystawić, aby tą piłkę odbić. Niesamowicie trudna do odebrania piłka, co świadczy o najwyższych umiejętnościach Kaja Koniesiego. Kibice mają co podpatrywać na pewno u Kaja Koniesiego. Serwis skopiowałbyś do swojej aktualnej gry, taki serwis, który ma Kai Konishi, czy twój chwyt europejski nie pozwoliłby raczej na to? Na pewno chwyt piórkowy umożliwia dużo większej rotacji, tak, z racji tego, że mamy jakby dużo bardziej luźny ten nadgarstek, także jeśli chodzi o siłę rotacji, myślę, że nawet nie tyle co serwis, co uchwyt europejski, po prostu no, brak umiejętności na takim poziomie, co teraz w tym momencie możemy zaobserwować. Ale chyba można wyciągnąć parę wniosków i trochę ponaśladować, czyli serwis ma bardzo duże znaczenie i można nawet serwisem wygrywać mecze. Na pewno tak, musimy mieć świadomość tego, że serwis jest to właściwie jedyna rzecz, której jakby w 100% mamy w meczu wpływ, tak? Każdy inny element już zależy od przeciwnika, także serwis jest jedynym, według mnie jest jedynym elementem w meczu, na który mamy 100% wpływ, także osoby, które mają bardzo dobry serwis, na przykład jak Kai Konishi, mają bardzo dużą przewagę nad przeciwnikiem. Zwróćcie Państwo na przykład uwagę, jak Kai Konishi wybiera serwis Krzysztofa Stępnia. Absolutnie nie ma z tym problemu, natomiast w drugą stronę to wygląda zdecydowanie inaczej. Jeszcze można spojrzeć na bardzo fajną rzecz, pracę na nogach. Praca na nogach Kaja Koniesiego jest fenomenalna według mnie. I tutaj jest największa różnica w tym wszystkim, co grają obydwoje zawodników. Dokładnie, Darku, to co wspomniałem, tak, przy uchwycie piórkowym zawodnicy, szczególnie Azjaci, takim uchwytem grają. Właściwie przeważnie Azjaci. To też wynika z tego, że mają świetną motorykę, tak? Proszę spojrzeć, jak Kai Konishi ma zbudowane nogi, tak? Na tych nogach bardzo nisko siedzi. Potrafi cały stół obiec na tych nogach. Natomiast no, Krzysztof Stępień no, nie ma takiej motoryki. Ja myślę, że to też jest kwestia tego, że jednak tak jak powiedział Darek, tak? Przy uchwycie piórkowym to jest ten... Dlatego jakby Azjaci grają też uchwytem piórkowym, bo po prostu mają predyspozycje fizyczne, tak? Żeby po prostu taki szybki tenis stołu wygrać. Jak myślisz, jaką taktykę ma spójnie Warszawa, wystawiając najsłabszego zawodnika w ekipie z numerem 1? Taktyka jest bardzo ciekawa, na pewno się jej nie spodziewałem. No to mieli pewność, że piękny pierwszy punkt stracą, także zaczną mecz od wyniku 0-1. Podejrzewam, że w kolejnym meczu wystąpi Patryk Kojnowski, następny Piotr Chodorski. Myślę, że zagrali w bank, tak? Żeby pójść w meczu po wynik 2-1, a może nawet i 3-1, tak? No według mnie to jest zagranie typowe w bank. Myślisz, że byłaby szansa na uzyskanie innego wyniku? W jakim sensie, Darku? Że wystawienie zawodników wyżej klasyfikowanych z numerem 1 i 2. Myślisz, że dałoby się to zrobić szybciej? Ja myślę na pewno, że w tym pierwszym meczu jakby nie wiem, co siedzi w głowach, tak, zawodników ze Spójni Warszawa, ale na pewno musimy zwrócić uwagę na to, że Kai Konishi, czyli jeden z naszych najlepszych zawodników Gdańska, to zostanie wyeliminowany, tak? Wyeliminowany w sensie takim, że jakby pierwszy mecz swój rozegrał i wtedy Piotrek i Patryk jakby mają szansę wygrać z zawodnikami na drugim, trzecim meczu. I wydaje mi się, że to był to również główny powód takiego rozstawienia. Myślisz, że zawodnicy ze Spójni wiedzieli, jaki będzie rozkład zawodników z Gdańska, z gdańskiego AZS-a WFIS?
Wiesz co, powiem ci szczerze, że nie wiem, ale jak przyjechali, zobaczyli, kto siedzi na ławce, tak, i kto się rozgrzewa, myślę, że już mieli świadomość, jak ten układ zawodników będzie wyglądał. Skończył się mecz, Kai Konishi wygrał w trzecim secie do 6, także cały mecz wygrał 3-0. No niestety muszę to powiedzieć, że mecz bez historii, tak? Bez jakichś spektakularnych akcji, bez, może nie licząc dwóch obron Kaja Konishiego. No i co, teraz czekamy na drugi mecz, miejmy nadzieję, że bardziej emocjonujący. Kai Konishi, ostatni występ w Gdańsk, AZS AWF z Gdańsk. Jak myślisz, warto oglądać takich zawodników? Ja myślę, że oczywiście, że warto, tak? Jest to światowa czołówka, jeśli chodzi o zawodników. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeszcze parę lat temu grał bardzo dobrze, jeśli chodzi o protury światowe, co jeszcze możemy zaobserwować na YouTubie, tak? Ja przed tym spotkaniem sobie wyszukałem właśnie spotkania na YouTubie, także grał z najlepszymi zawodnikami, także uważam, że bardzo warto takie mecze oglądać, bo zawsze można sobie po prostu podpatrzeć jakieś swoje rzeczy, które można potem wykorzystać w swoim tenisie stołowym. Sesja zdjęciowa już za nami. Też komentatorzy dostali taką możliwość. Mecz na pewno można śledzić, inne mecze tej kolejki na stronie Lotto Superligi. Na Facebooku Polish Table Tennis też informacja zawsze idzie, kiedy odbywają się te mecze, jeżeli szukacie na stronie AZS AWF z Gdańsk. Każda strona klubowa ma swojego Facebooka i wysyłają informacje. Myślisz, że to będzie miało wpływ na to, że tenis stołowy będzie bardziej popularny, jeżeli kluby będą dbały o to, aby kibice dostawali te informacje na bieżąco często? Ja myślę, Darku, że jest to jeden z niezbędnych elementów, aby taka promocja musi być, tak, żeby kibice wpierw w zaciszu swojego domu po pracy takie mecze ekstraklasy Superligi mogli obejrzeć. Jeżeli złapią Boxlar, to na ten mecz przyjdą. Tutaj myślę, że mecz naprawdę będzie bardzo emocjonujący z racji bardzo zbliżonych umiejętności obydwu zawodników. Piotrek Chodorski ze Spółni Warszawy, aktualny bilans w Superlidze ma 12-8, natomiast Michał i Pajków 16-13. Dzielą ich zaledwie 3 miejsca w rankingu Superligi, także myślę, że tutaj też może wejść aspekt psychologiczny, tak, aby udowodnić sobie, że który z nich po prostu, żeby udowodnili sobie, który po prostu z nich jest lepszy. Gra zawodnik prawo z leworęcznym. Tutaj na pewno będą nietypowe wymiany zawodników leworęcznych. W wysokich ligach jest zazwyczaj więcej. Myślisz, że ta leworęczność ma wpływ na to, że zawodnicy są lepsi? Zadałeś mi bardzo ciekawe pytanie, Darku, i jest mi ciężko odpowiedzieć na pewno, znaczy to, co mogę na pewno odpowiedzieć w deblu, to jest bardzo fajna sprawa, że zawodnik jest prawo i leworęczny, to z pewnością jakby pomaga, ale czy jest to jakaś przewaga dla zawodników grających w singlu? Wydaje mi się, że nie. Michał Pajkow to jest nasz rocznik, bardzo zbliżony rówieśnik, 8-9 rocznik. Wyobrażasz sobie, żeby grać top spina tak jak on? No wyobrażam sobie, na pewno bardzo bym chciał, ale to co na pewno widzę, czego ja nie posiadam, to zwróćcie Państwo uwagę, jak nisko Michał Pajkow siedzi na nogach przy każdym odbiorze serwisu, tak? Ma rewelacyjną pracę nóg. Te nogi rzeczywiście są bardzo rozbudowane. Także ta technika, którą ma, na pewno jest ważna, ale uważam, że też motorycznie bardzo dobrze jest rozbudowany, co daje mu dużą przewagę z innymi zawodnikami. Pierwszym klubem Piotra Chodorskiego był UKS 12 Wrocław. Teraz we Wrocławiu dużo rzeczy się dzieje. Wang Zenki otworzył tam salę. Potrenowałbyś tam?
Do Wrocławia akurat nam 600 km, także nawet nie więcej jak 5 godzin jazdy, także to nie będzie mój klub. Ale z ciekawości, jak to Wandzi od podstaw zrobił, z pewnością Pum pojechał i nawet być może z tego Darku nagrał filmik, jak to wygląda. Może jakiś obóz, czy teraz nie ma, nie dostałbyś wolnego na taki obóz tenisowy stricte? Myślę, że wolne bym dostał, ale nie wiem, czy by mnie żona puściła, która aktualnie ogląda teraz transmisję. Serdecznie ją pozdrawiam. Mocne rozpoczęcie Michała Pajkowa, dobra przewaga czteropunktowa. Zwróćcie Państwo uwagę, jak wygląda początek tego meczu, te pierwsze 6 punktów. Michał i Pajków, z racji tego, że motorycznie według mnie też jest dużo szybszy, zobaczcie Państwo, że spycha Piotra Chodorskiego do drugiej strefy, tak? Wynika to z tego po prostu, że Michał jest szybszy na nogach i po prostu ma tu przewagę. Myślę, że Piotrkowi w drugiej strefie może być bardzo ciężko i z pewnością musiałby na przykład tak jak teraz przejmować inicjatywę i na pewno nie cofnąć się do tyłu. Już 4 punkty już stopniały tylko do 2 punktów przewagi. Te sety są bardzo krótkie, bardzo szybkie, ale chyba się tutaj dużo dzieje. Tak, tak, bardzo dużo się dzieje. Na pewno też DJ, komentator też powoduje, że są dużo większe emocje. Tak na pewno to, co wpadło mi, zauważyłem, że Michał Pajkow atakuje serwisu Piotra Chodorskiego, tak? Świadczyć to może o tym, że te serwisy są delikatnie za długie i z pewnością trener będzie potrafił o tym mówić, żeby te serwisy skrócić. Michał według mnie za łatwo z tych serwisów atakuje. Teraz bardzo dobry serwis Michała Pajkowa, jednak Piotrek odebrał ten serwis nie szablonowo i Michał miał już problem z atakiem topspinowym backhandem. Co zagrali, niesamowite. Niesamowita akcja. Wpierw Piotrek z tyłu, w drugiej, trzeciej strefy, następnie Kotrek, kontra zdobył punkt. Niesamowita piłka. Zwróćcie Państwo, że już jest po 6. Przewaga stopniała. Te punkty szybko uciekają. Jak widzimy, 4 punkty w secie przewagi, to teraz stopniała 7 pod rząd. Psychika na pewno ma duże znaczenie. Co może myśleć w tym momencie Michał Pajkow? Myślę, że to jeszcze nie jest etap, gdzie oboje zawodnicy, które mogą mieć jakieś tam problemy z psychiką czy ze stresem. Jest to za szybki etap meczu. Myślę, że jeżeli mecz tak będzie do końca wyrównany i się pojawi sytuacja 2-2, wtedy psychika będzie odgrywała bardzo dużą rolę. Natomiast w tak początkowej fazie meczu myślę, że tutaj jeszcze oboje zawodnicy grają na może nie na pełnym luzie, ale jeszcze bez stresu. Końcówki na pewno będą mieć duże znaczenie i dopiero w końcówkach będzie się to wyjaśnić. Komu kibicujesz? Oczywiście kibicuję AZS Gdańsk, tak, z racji tego, że tutaj mieszkam, czyli kibicuję Michałowi Pajkow, ale również Piotra Chodorskiego. Również bardzo lubię, z racji tego, że pamiętam jeszcze jego karierę, śledziłem jako juniora, gdzie wraz z Patrykiem Chojnowskim bardzo wysoko byli w rankingach w juniorach. To, o czym mówił Darek, 10-9 dla Michała Pajkowa, to są właśnie końcówki. Zawodnicy, tak jak mówiłem wcześniej, w rankingu są bardzo blisko i według mnie właśnie tutaj te końcówki będą decydować, kto wygra ten mecz.
Jak myślisz, jakiego serwisu teraz będziemy świadkami? Powiem ci, Darku, szczerze, że nie wiem. Tutaj Piotr Chodorski rzeczywiście bardzo ładnie to zagrał. Nie ma też co ukrywać, że miał troszeczkę szczęścia. Na takim poziomie raczej zawodnicy więcej grają górnej rotacji niż ciętej, ze względu na to, że chcą otwierać grę ofensywnie. Przy poziomie amatorskim widzimy na pewno więcej zagrań z ciętej piłki. Myślisz, że wprowadzenie takich serwisów do swojej gry ma sens? Jeśli chodzi o górną rotację w serwisie, tak? Dobrze zrozumiałem, Darku? Powiem ci, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, tak? Jeśli chodzi o moje serwisy, to w sumie masz rację z tym, co mówisz, tak? Głównie są to serwisy krótkie, ale z rotacją boczną, tak? Odrzucające. Również mam dużą gamę serwisów długich. Też mi się wydaje, że zmiana piłek celuloidowych na plastikowe spowodowało to, że gra stała się dużo bardziej szybsza. Już teraz nie ma miejsca na tak zwaną krótką grę, tak? Na jakieś wcięcia z dolną rotacją, tak? W tym momencie już każdy zawodnik stara się jak najszybciej zaatakować, żeby tę piłkę skończyć. Mimo wszystko uważam, że te piłki plastikowe mocno zmieniły tenis stołowy, które weszły niedawno. Gra stała się dużo bardziej otwarta, stąd też być może właśnie te górne serwisy są w serwisach obydwu zawodników, żeby po prostu jak najszybciej nałożyć presję na drugiego zawodnika i zdobyć punkt. Chwaliłeś na początku pracę nóg Michała Pajkowa i jego szybkość gry. Jak teraz po tym pierwszym secie? Na pewno w tym momencie spodziewałem się przed tym meczem, że gra będzie dużo bardziej otwarta. Na przykład tak jak teraz, że będzie dużo więcej wymian, bo zawodnicy obydwoje są w sile wieku, są to młodzi zawodnicy, którzy dobrze grają w drugiej strefie, a jednak okazało się, że pierwszy set nie obfitował w dużą ilość wymian. Zobaczymy, jak będzie aktualnie. Na tym. Zwróćcie Państwo uwagę, że Piotr Chodorski zawsze po zagraniu flipowym backhandowym, jakby po biorze serwisu, delikatnie się cofa, tak, o te 20-30 cm, co może świadczyć o tym, że, o, na przykład tak jak teraz, co może świadczyć o tym, że lubi grę w długiej strefie, natomiast Michał Pajkow nie cofa się, od razu atakuje jak najbliżej stołu. Myślę, że to będzie mogło Piotrowi spowodować problemy. To jest nowoczesny tenis stołowy? Myślę, że na pewno tak. Kiedy miałem taką rozmowę niedawno ze swoim znajomym, który starszy ode mnie osobą, który oglądał właśnie mecze Andrzeja Gruby, Leszka Kucharskiego, Jean-Michel Sajwa, Jurgena Persona Waldera i pokazałem mu aktualnie, jak grają zawodnicy na poziomie światowym, tak? Czyli Malong, Fangedon, i stwierdził, że gra niesamowicie przyspieszyła. Kiedyś był czas, żeby zagrać tak, jak powiedziałem właśnie wcześniej. Jakieś wcięcia, kontra z drugiej strefy, jakiegoś loba. A przez to, że zawodnicy teraz też według mnie są dużo bardziej motorycznie rozwinięci. Okładziny, deski to są dużo bardziej ofensywne. Ten tenis to bardzo mocno przyspieszył. Tylko ja nie wiem, powiem ci, Darku, czy to jest dobre wyjście, bo dla takiego
przygotowaniu Kowalskiego, który na tenisie się nie zna i nie widzi tych smaczków, które widzimy my czy inne osoby. Nie wiem, czy to jest dobre. Wydaje mi się, że nawet patrząc po ilości osób na halach, które oglądały mecze jeszcze kilkanaście lat temu, wydaje mi się, że ten tenis stołowy trochę bardziej wolny, atrakcyjny dla innych osób. Powiedz mi, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Tenis stołowy cały czas ewoluuje, cały czas wprowadzany jest nowy sprzęt, cały czas wprowadzane są nowe rozwiązania. Tutaj nie ma tak naprawdę zatrzymania się, cały czas trwają wojny technologiczne, zawodnicy także się do tego wszystkiego dostosowują. I dlatego poniekąd to jest takie fajne, że tylko inteligentni ludzie są w stanie wejść w ten tenis stołowy. Teraz pytanie, czy chcemy tworzyć dyscyplinę, która będzie dla ogółu, czy dla wybranych, którzy będą to rozumieć? Bardzo dobre pytanie. No to chyba jest ekskluzywność tej dyscypliny pod tym względem, że jednak trzeba trochę wiedzy mieć, aby rozumieć to, co się tutaj dzieje. Więc z jednej strony masz rację, tak? Tylko że jak dyscyplina się staje ekskluzywna, to staje się dostępna dla ogółu, tak? Dla większości społeczeństwa. A w takim wypadku... Oj, niesamowita piłka. Kończę swoją wypowiedź, że dyscyplina się staje ekskluzywna, jest niedostępna dla ogółu społeczeństwa. Przez co tacy typowi sponsorzy, którzy mogliby zainwestować w naszą dyscyplinę, nie robią tego, tak? Z racji tego, że po prostu odbiór, chociażby nawet ich reklam, jest mniejszy. Pytanie, czy to jest wyjście, żeby nasza dyscyplina była tylko ekskluzywna? Ciężko też konkurować z tym, co się dzieje na świecie, na przykład z e-sportem, który jest bardzo rozbudowany. Będąc e-sportowcem, gra się w bardzo dużo gier, tam jest też bardzo duża rywalizacja. W tenisie stołowym musimy się oczywiście ruszać, ale te wszystkie dodatki, dźwięki, wszystkie psychologiczne dodatki, które powodują, że zatrzymana jest uwaga, są tam dużo bardziej, lepiej opracowane. Myślisz, że w tenisie stołowym dałoby się coś takiego wprowadzić? Myślę, że gdyby to wprowadzić, to już tenis stołowy nie byłby tenisem stołowym. Także wydaje mi się, że nie byłoby to rozwiązanie. Ale z pewnością masz rację, tak, że aktualnie młodzi ludzie to koncentrację utrzymują bardzo krótko, tak? I gry online, o których wspominałeś, ten e-sport, być może jest bardziej intensywny niż tenis stołowy. Wydaje mi się, że tenis stołowy nie powinien raczej w tym kierunku dążyć, no bo co można było wprowadzić, żeby do takiego sportu się zbliżyć? Masz jakieś pomysły? Ewentualnie dodać jak najwięcej informacji, na przykład jak my dodajemy komentarze, tak żeby te gry, które są tutaj naprawdę na bardzo wysokim poziomie, były okraszone dodatkową informacją. Myślę, że jeszcze osoby muszą dostawać dużo informacji, na które by chciały same uzyskać odpowiedź, tak? Możecie pisać komentarze, osoby oglądające mogą pisać komentarze, możemy im odpowiadać. Następuje interakcja z widzem. Nie często macie na to możliwość, więc korzystajcie. Dzisiaj Mario odpowie na wszystkie pytania, które są związane z tenisem stołowym, jeżeli mamy jakichś amatorów, którzy chcieliby coś się dowiedzieć. Ładny backhand? Z pełnej ręki niezatrzymany, rewelacja, chociaż trochę szczęścia było, piłka po siatce. To świadczy o tym, że Piotr Chodorski czuje się bardzo pewnie, grając backhand z całej ręki. Widać, że jest w formie. Widzimy zielone akcenty
na rakiecie Piotra Chaborskiego. Myślisz, że to są te związane z barwami klubowymi, czy raczej z sprzętem, którego używa? Ale powiedzcie mi, że pytanie było słyszane. Głośno, bo DJ dba o to, aby w przerwach następowała muzyka. Teraz następuje minuta przerwy. Co myślisz, jakie podpowiedzi dostaną zawodnicy? Piotrek wziął czas po zepsutym długim serwisie, który nie wszedł z tyłu, był za długi. Jakie podpowiedzi ja bym ewentualnie udzielił mu trenerem Piotra? Obydwoje zawodnicy nie popełniają jakichś rażących błędów, tak? Na pewno wydaje mi się, że chociaż wydaje mi się, że Piotrek mógłby po na przykład odbiorze serwisu i cofać się do tyłu, tak? Bo Michał, jeżeli tylko wyczuje to, że Piotrek jest z tyłu, natychmiast spycha go, tak? Do drugiej strefy. Ewentualnie to. Wydaje mi się, że raczej bardziej niż podpowiedzi tutaj chodziło o wzmocnienie się mentalne, tak? Minutę skupienia po prostu i znowu z pełną energią wejście w mecz. Janusz Remian pozdrawia nas z Wiednia. Też Mario oglądasz na wyjazdach mecze tenisa stołowego? Ja również wyjeżdżam, no najczęściej Darku oglądam na twojej stronie, ale to jest Trójmiasto, oglądam właśnie mecze, czy to Superligi, czy niższej ligi. Zobaczcie Państwo, to o czym mówiliśmy. Po 1-7-5, tak jak się spodziewaliśmy. Wynik jest tak samo, jak i cały mecz jest bardzo zacięty. Tutaj widzimy Piotr Chodorski z obrotem podczas tej wymiany. Myślisz, że to jest ostatnia deska ratunku? Nie uważasz, że Piotrek gra trochę za bardzo z tyłu, że Michał go za bardzo spycha do drugiej strefy? Ale jak widzieliśmy, Piotr Chodorski był w stanie nadrobić 4 punkty wcześniej. Zobaczymy, co teraz się będzie działo. Tak jak właśnie powiedział komentator, w trzecim secie wygrywa Michał Ipajkow 11-5. Michał ma teraz dużą szansę, tak, po takim secie, żeby odskoczyć w punktach i wyskoczyć i wygrać mecz 3-1. Na pewno Piotr ktoś musi zmienić swoje grze, bo jednak w tym secie, szczególnie w końcówce, widać było tę różnicę, tak, na korzyść Michała. Jestem bardzo ciekaw, co Piotr nam zademonstruje w czwartym secie, aby odwrócić losy tego spotkania. Strategia Spójniej Warszawa chyba polegała na tym, że teraz właśnie zawodnicy będą robić punkty. Michał Ipajkow chyba pokrzyżował dosyć mocno ich plany. Na razie, Darku, się wstrzymajmy, to jest dopiero 2-1. Sam dobrze wiesz, że się wszystko może zdarzyć, jednakże jak teraz wynik by wyskoczył na 2-0 dla AZS-u Gdańsk, myślę, że Spójna będzie w gigantycznych tarapatach. Prof.
profesjonalizm w tenisie stołowym wymaga wielu poświęceń. Proszę Państwa, widzimy właśnie Kaja Yoshidę, który przyszedł w klapkach na salę, co może świadczyć o tym, że zawodnicy z AZS-u Gdańsk spodziewają się szybkiego zakończenia tego spotkania. Myślę, Mario, że możesz trochę źle to interpretować, bo Kai Yoshida będzie grał dopiero w późniejszym meczu z numerem 1, będzie grał czwarte spotkanie, to może być za godzinę. Być może tak, chociaż niespotykana sytuacja, niecodzienna. Bardzo heroiczna obrona Piotra Chodorskiego. Odebrał 6-7 piłek z drugiej strefy. Byłoby mu bardzo ciężko zdobyć punkt w takiej sytuacji. Musiałby zaryzykować kontrę. Michał Pajków mocno skoczył. Prowadzi już 4-0. Sytuacja dla spółni wydaje się coraz bardziej ciężka. Że ten pierwszy set to był przypadek, czy rzeczywiście tam Piotr zagrał mocno? Teraz widzimy taką dosyć dużą różnicę punktową. Myślę, że to nie był przypadek. Według mnie, chociaż mogę się mylić, ta różnica w punktach też świadczy o tym, tak jak powiedziałem na początku meczu, o dużej różnicy, jeśli chodzi o motorykę obydwu zawodników. Michał jest dużo szybszy. Zwróćcie, proszę Państwa, uwagę na to, że Michał nie gra w drugiej strefie właściwie, tak? On jest przy stole, gra z na stołu i to Piotr się musi cofać, grać z drugiej strefy, co powoduje to, że jest mu dużo ciężej, tak? Według mnie tutaj głównym elementem jest po prostu kwestia motoryki obydwu zawodników. Filipy Michała Pajkowa to duża broń, wielka broń. Raczej jest flip na takim poziomie jest bardzo ciężki do nauki. Tak, Darku, ale też zwróć uwagę na flipy Piotra Chodorskiego na przykład teraz, też moje rewelacyjne. Przecież w poprzednim secie zdobył punkt po flipie. Michał Pajkow gra bardzo trudne serwisy, bo gra serwisy po przekątnej. Zwróćcie Państwo uwagę na wyszkolenie obydwu zawodników. Niesamowity spokój Piotra Chodorskiego. Myślisz, że w tym secie jeszcze może się coś wydarzyć? Poczekajmy, zobaczymy. Myślę, że już w tym momencie nie. Chociaż żałuję, bo chciałbym zobaczyć piąty set. Siedem piłek setowych. Czego możemy się spodziewać? Dzieciaki biegają po piłki, żeby przyspieszyć akcję, żeby gry były coraz szybsze. Jak oceniasz, Mario, ten mecz? Mimo wszystko po pierwszym secie i patrząc po rankingu obydwu zawodników spodziewałem się bardziej zaciętego pojedynku. 3-1 wygrał Michał Pajkow. Uważam, że dosyć, nie miał problemów tak z wygraniem tego pojedynku. Tak jak mówiłem Państwu już niejednokrotnie, tak? Piotrek troszeczkę za bardzo cofał się do tyłu, jak tylko dał troszeczkę przestrzeni Michałowi, to on kończył te piłki. Z drugiej strefy na takim poziomie jest bardzo ciężko te punkty zdobywać.
Gdańsk prowadzi 2-0. Zobaczymy, jak teraz do meczu podejdzie Patryk Chojnowski, jakie będzie nastawienie z taką informacją, że, już, że jego zespół już przegrywa 2-0. Myślę, że to jest niezły handicap dla zawodników z Gdańska. Wynik 2-0 dla AZS AWF i z Gdańsk pozwala myśleć o zdobycie kompletu punktów. Tak, Darku, nie zapomnij o tym, że tutaj Patryk Chojnowski, jeśli chodzi o zawodników, jest, ma najwyższy ranking. Aktualnie ma 13 miejsce w rankingu indywidualnym zawodników Superligi z bilansem 19-12. Tak, jest to świetny wynik. Jest to jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o polskich zawodników, tak? Więc tutaj myślę, że raczej Patryk będzie podchodził w roli osoby, która w roli lidera, tak, patrząc na bilans i na bilans na to taki, patrząc na to, jaki bilans będzie miał jego przeciwnik. Bilans nie zawsze grają, bo do meczu podejdzie Marek Badowski, wicemistrz Polski. Marek Badowski również bardzo dobry zawodnik z młodszego pokolenia. 27 miejsce w rankingu indywidualnym z bilansem 10-14. Ale też, Darku, zwróćmy uwagę, że różnica wieku obydwu zawodników też nie jest bardzo duża. Patryk Chojnowski również jest młodym zawodnikiem. Jak się nie mylę, aktualnie ma 28 lat, także to też jest jeszcze bardzo młody, rozwojowy zawodnik. Teraz następuje udekorowanie. Znalazłem teraz właśnie ciekawą informację na temat Kaja Koliszego. Jeszcze jak nazywał się, jakoś wspominał Darek Kaj Yoshida. Mamy tutaj bardzo ciekawą informację, ponieważ był brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Dokładnie tak, więcej informacji nie ma, czyli brązowy medalistą Mistrzostw Świata. Najwyżej w rankingu światowym był na 23 miejscu. Ja w 2009 roku, gdzie byłem mistrzostwa świata w Japonii, doszedł do ćwierćfinału, gdzie wygrał, znaczy gdzie uległ Wang Hao, tak 1-4, czyli świetnemu zawodnikami. Czy nie ma co ukrywać, że
ze swojego czasu butuje. No, no właściwie z najlepszych zawodników, jeśli chodzi o rankingi, tak i o efektywność, tak? Była to ścisła czołówka. Tutaj użytkownicy piszą, że są turnieje, które są obarczone statystykami, tylko że te statystyki trzeba najpierw policzyć, obejrzeć wszystkie te mecze i te statystyki dorzucić. W Polsce nie jest to prowadzone. Osoba, która musiałaby oglądać wszystkie mecze i liczyć punkty, w którym miejsce się odbiera, jest to dosyć żmudna praca. Ciekawe, czy ktoś by się tego podjął, bo można byłoby podzielić tą pracę na przykład wśród użytkowników. Na przykład na forum Table Tennis lub użytkowników różnych innych grup facebookowych, którzy chcieliby wspomóc tenis stołowy, możemy spróbować stworzyć taką statystykę i później używać tych statystyk podczas meczów. Osoby, które są zainteresowane, chcą coś takiego robić, mogą się do mnie zgłosić. Ja tylko tutaj jeszcze dodam, bo pan Grzegorz Kronowski napisał, że na trybunach jest 15-20 osób. W tym momencie się pokusiłem o policzenie takie w grubnej ilości osób na trybunach i jest to około 55 osób, więc powiem szczerze, że nie jest to zły wynik, ale na pewno również się cieszymy, że aktualnie mamy 27 oglądających. Jak Mario wspomniał, tutaj zawodnicy mają trochę inny bilans punktowy, jednak ze względu na to, że Marek Badowski pokazuje w tym drugiej kolejce sezonu bardzo dobrą formę, nadrabia to, co stracił w poprzednim, miał trochę gorsze statystyki na pewno na początku sezonu, a później naprawdę zrobił świetne wyniki na Mistrzostwach Polski, na Polish Open. Śledziłeś Marka Badowskiego na Polish Open? Tak, śledziłem. Też wstawiłeś jego pojedynki na swoim portalu Altens Trójmiasto. Naprawdę zagrał rewelacyjne mecze. Było tam kilka piłek, które z pewnością mogłyby się znaleźć w najlepszych piłkach całego turnieju. Powiedz mi, Darku, na kogo stawiasz? Sercem wiem, za kim jesteś, ale rozsądek ci na kogo podpowiada? Myślę, że to może być właśnie pięciosetowy pojedynek i piąty set przełamie Marek Badowski. No to, Darku, robimy zakład. Ja 3-2 na Patryka Chojnowskiego, o to się zakładamy. No standardowo, chyba o piwo. Umówieni. Zaczynamy 0-0. Komuś uruchomił się budzik, to bardzo przeszkadza zawodnika. Proszę bardzo o wyłączenie telefonów komórkowych. I zaczynamy 0-0. Bardzo dobry serwis Marka Badowskiego, dużo rotacji boczno-górnej, tak, zasiadkę na forehand do Patryka Chojnowskiego i flip wrzucił ze stołu. Teraz akurat długi serwis Patryka, trochę zaskoczył Marka, wystarczyło jeszcze jedno uderzenie i mamy 2-1 dla Patryka. Thank you.
Zwróćcie Państwo uwagę, Marek zagrał delikatnie, za długi serwis, Patryk pięknie z nastołu zagrał topspin po przekątnej. Świetna technika. To był dobry serwis Marka, to był dobry serwis, spodziewał się dłuższego odbioru od Patryka, jednak Patryk zagrał krótki ten serwis, dobry odbiór i stąd rzucenie Marka backhandem topspeedem ze stołu. Niesamowita piłka. Zobaczcie Państwo, jak Patryk Kalinowski sobie dobrze radzi w pierwszej, drugiej strefie. Nawet z drugiej strefy, tak, gdzie Marek atakował, Patryk potrafił z backhandu zagrać kontrę po prostu i backhandował. Powiem Państwu taką ciekawostkę, siedząc, nie wiem, 4, może 5 metrów od stołu, tak, i trenując tenis stołowy już dosyć długo, bardzo często nawet tak blisko siedząc, ja nie widzę rotacji, którzy zawodnicy wpadają w serwy, tak. Rzeczywiście zawodnicy z niższej ligi mieliby naprawdę gigantyczne problemy z odbiorem tych serwisów. Piłka meczu, Darku. Zgodzisz się ze mną? Piłka meczu. Myślę, że tak. To było to, co zrobili tutaj przy stole, to co pokazali. To jest sama esencja tenisa stołowego. Dokładnie. 7-3 Marek Badowski zdobył 2 punkty. Mamy już 7-5 dla Patryka. Drugi błąd Marka Badowskiego. Serwis z postępującą boczną rotacją, krótki do forehandu. Świetny odbiór Patryka i Marek ma problem z atakiem backhandowym do spinem. Za bardzo czytelny serwis. Górna rotacja do backhandu. Patryk nie miał z tym problemu. Może coś takiego skopiować? Yeah. Piękna piłka. Kontry backhandowe z pierwszej, drugiej strefy. I mamy 10-5 dla Patryka Chojnowskiego. Darku, jak Ci się to podobało? Zawodnicy grają mocny, ofensywny tenis stołowy. Jest na co pooglądać. Osoby, które mają mniej do czynienia z tenisem stołowym, mogą spróbować wziąć coś z tego dla siebie. Na pewno tutaj mamy całą gamę serwisów, całą gamę świetnych odbiorów. Każdy z tych zawodników świetnie odbiera te serwisy, pokazuje jak grać flipa z nad stołu, jak otwierać grę, żeby ustawiać to pod siebie i szybko zdobywać punkty. Myślisz, że ten hałas, który przeszkadza zawodnikom, ma znaczenie na koncentrację? Chodzi Ci o muzykę, którą puszcza DJ? Ja myślę, że tego zawodnicy w ogóle nie słyszą. Tak skupieni są, tak naładowani energią, że tego w ogóle nie słyszą. Darku, jak Ty grać jakiś ważny mecz i słyszysz, nie wiem, publiczność, Ty ją w ogóle słyszysz czy nie zauważasz? Bo ja Ci pewnie nie zauważam. Myślę, że na takim poziomie zawodnicy w ogóle tego nawet nie zauważają. Powiem Ci, że to jest różnie, bo DJ się wyłącza w czasie akcji i w czasie akcji rzeczywiście jest bardzo cicho, kibice są bardzo cicho. My też nawet komentując niezbyt głośno, też staramy się nie komentować w czasie wymian. Tak, oczywiście, miałem na myśli przerwę. Oczywiście w czasie meczu należy być, piłki wymiany trzeba być kompletnie cicho.
Niesamowita akcja. Trochę szczęścia po stronie Marka Badowskiego. Zwróćcie uwagę Państwu, że nawet kiedy Marek Badowski jest w ataku, Patryk Chojnowski nie cofa się do drugiej strefy. Poprzedni zawodnik zespołu, czyli Piotr Chodorski, kiedy była akcja, cofał się te 2-3 kroki, tak? I już grał z drugiej strefy. Tak jak mówiłem, Marek Badowski, kiedy atakuje, Patryk Chojnowski ciągle jest blisko stołu, dzięki czemu może zagrać dobrą kontrę, tak? Chociaż nie ma co ukrywać, jest to dużo trudniejsze niż cofnięcie się do tyłu. Piękny flip do środka stołu, backhandowy. Widzisz kogoś znajomego na trybunach? Już patrzę. Jestem zniepokojony, ale 60 osób, tylko tak 6-7 znajomych twarzy, a ty? Ja myślę, że trochę więcej, bo częściej bywam tutaj na meczach. Ale widać niektóre osoby, które często chodzą. Są to osoby, które na przykład grają w pierwszej lidze. Wszyscy zawodnicy grający w pierwszej lidze chodzą tutaj w AWF-ie, śledzą i chodzą na rozgrywki ekstraklasy, podpraturując swoich kolegów i patrząc na to, co oni reprezentują. Teraz szybki serwis Marka Badowskiego, który miał zaskoczyć Patryka. Jednakże Patryk zaskoczyć się nie dał. Zagrał tego flipa backhandowego bardzo szybko i bardzo pewnie. Bardzo fajny, podobny backhand topspinowy przez Marka Badowskiego. Zawodnicy z numerami 3 grają tylko jeden mecz. Później będą grać zawodnicy z numerami 1 i 2. Zamiennie, tak jak grali w pierwszych pojedynkach. Jak oceniasz dalsze mecze? Jestem, Darku, w trakcie komentowania. Powiedz mi, kto będzie grał w kolejnym meczu, gdybyś mógł. I już sprawdzamy. Kolejny mecz będzie grał Michał Pajkow z Krzysztofem Stępniem. Darku, jesteś pewny? Darek kiwa głową, że tak. Jak pisze pan Grzegorz Kolonowski w komentarzach, mamy tutaj bardzo otwartą grę, to się z pewnością może podobać oglądającym. Ja, patrząc na grę Marka Badowskiego, zauważam, że jest to często otwarta gra i dużo zawodników gra z nim na taką otwartą grę i często jest to widowiskowe, warto przychodzić na takie mecze i to pooglądać. Kogo byś zabrał ze sobą następnym razem na taki mecz? A może małżonkę, która to ogląda w tym momencie? Kogoś ze znajomych, kogoś z sali?
Mecz jest bardzo zacięty. Mamy remis po 8. Mamy teraz bardzo ważne punkty, które zdecydują o wyniku całego seta. Patryk Hojnowski wziął w tym momencie timeout. Wydaje mi się, że jest to kwestia, żeby się podbudować psychicznie. Piłkę wcześniej zauważyłem, że Patryk tak pokiwał głową, kręcąc głową poziomo, tak wyrażając jakieś niezadowolenie. Wydaje mi się, że jest to kwestia tego, teraz ten timeout, aby po prostu się podbudować psychicznie i znowu podejść z pełnią zaangażowania w tą piłkę i żeby ten set zdobyć na swoją korzyść. Ogląda nas coraz więcej osób. Piszcie w komentarzu, czy podoba się Wam taka relacja z komentarzem, czy woleliście by więcej osób z tenisa, z świata tenisa stołowego. Kogo byście chcieli posłuchać może? Może uda się kogoś zaprosić, namówić? Mario jest dzisiaj pierwszy raz z nami. Zobaczymy, może będzie następnym razem też. Chociaż to jest 21. kolejka tenisa Lotto Superligi, jest 22. wyjazdowa i dopiero następny od października. Jeżeli jakieś błędy udało mi się powiedzieć, także proszę mi wybaczyć, tak jak powiedział Darek, jest to pierwszy raz, także pierwsze zakłady za płoty będzie lepiej. Bardzo silny atak Patryka Hojnowskiego forehandem topspinowym po prostej i mamy 10-9 dla Patryka. Widać, że Marek Badowski bardzo pewnie się czuje przy takim krótkim topspinie backhandowym. Gra go bardzo pewnie, nawet nie boi się wchodzić nawet. Można powiedzieć, że takie wymiany backhandowe, to jest jego pewny element. Świetny blok. 15-10 dla Marka Badowskiego. Piłek wygrany w końcówce. Świetny backhand topspin. Po prostu jest w takim drugim tempie. Marek Badowski się tego nie spodziewał i mamy po 11. W tym topspinie forehandowym Patryka było bardzo dużo postępującej górnej rotacji. To była niesamowicie trudna sztuka dla Marka, aby taki topspin jeszcze skontrować. Jak Ci się podobał, Darku, drugi set? Drugi set był pełen emocji. Zawodnik, na którego stawiam, był coraz bliżej zwycięstwa. Jedna końcówka pokazała, że Patryk Hojnowski jest trochę, ma trochę więcej asów w rękawie właśnie w końcowych etapach meczu. Zobaczymy, to są dopiero pierwsze dwa sety. Tutaj jeszcze może się dużo wydarzyć. Myślę, że Marek Badowski to jest rodzaj
charakteru wojownika i na pewno nie odpuści, chociażby przegrywał 10-0. Ja tylko dopowiem, Darku, że bardzo lubię Heineken na zimnego w butelce, wiesz? Dla osób, które nas słuchały wcześniej. Może po prostu zrobimy tam taki klik, taki przycisk postaw piwo komentatorowi. Tak zwany donate. Piękny flip forehandowy Marka po przekątnej, bardzo dobrze do piłki wyskoczy we właściwym momencie i w najwyższej jakby paraboli tego lotu świetnie tę piłkę uderzył. Niesamowita piłka. Też według mnie warto zwrócić te nastawienia mentalne obydwu zawodników. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że Patryk Chojnowski gra na zimno. Ja jeszcze kojarzę Patryka z lat wcześniejszych, jak grał w Ostródzie. Również miał, tak mówiąc kolokwialnie, gorącą głowę. W tym momencie dużo bardziej się wyciszył i gra spokojne. Natomiast Marek Badowski właśnie jest charakterny, tak? Mocno się podpala. Wydaje mi się, że to też jest kwestia doświadczenia, ilości lat w najwyższej klasie rozgrywek. Patryk właśnie też miał taką gorącą głowę, ale wydaje mi się, że właśnie z ilością doświadczenia się wyciszył i z tego co widać działa to na jego korzyść. Grałeś kiedyś trening z Patrykiem Chojnowskim? Nie grałem, tak? Nie grałem, chociaż być może jeszcze będzie się okazja umówić. Niekiedy się mieliśmy okazję widywać w Gdańsku na PZTS-ie, także może jakąś tam konterkę ze mną kiedyś odbiję. Fajnie się patrzy, jak Patryk gra treningi? Na pewno się fajnie patrzy. Patryk, to co bardzo lubię w grze Patryka, to jest taka swoboda, lekkość ruchów. Wydawałoby się, że nie wpada dużo siły w te uderzenia, a ta piłka ma bardzo dużą moc, tak? Też to zauważyłem, że ma bardzo dużą powtarzalność. Jako osoba, która mi blokuje, to Patryk potrafi zagrać po 12-14 uderzeń. Zamiennie, backhand, forehand, topspin. Także rzeczywiście jest bardzo regularnym zawodnikiem i gra z lekkością. Naprawdę mi się bardzo przyjemnie patrzy na jego grę. Dzisiaj możemy poobserwować, jak zawodnicy grają topspina z drugiej, pierwszej strefy, jak się ustawiać i naprawdę jest co podziwiać. Szkoda, że was tutaj nie ma. Zapraszamy wszystkich, Mario? Zapraszamy, oczywiście. Tak jeszcze oceniając grę Marka Badowskiego, patrząc na jego serwisy, oglądając na przykład na YouTubie tak ostatnie mistrzostwa Pro Tour, tak, które miały miejsce na południu Polski, te jego serwisy postępujące rzeczywiście robiły robotę. Tak, przeciwniku dawał mu wyższą piłkę i Marek tym swoim fajnym backhandem mógł spychać przeciwnika i zdobywać punkty. Te serwisy robiły robotę, jednakże tutaj patrząc na ten mecz, Patryk te serwisy bardzo skutecznie odbiera. Nie sprawiają mu problemu, przez to rzeczywiście Markowi jest ciężej. Nie wiem, z czego to wynika, być może z kwestii właśnie doświadczenia Patryka, bo te serwisy Marka rzeczywiście na Pro Tourze robiły bardzo dużo roboty, czego nie robią w dzisiejszym meczu. Myślę, że zawodnicy bardzo dobrze się znają i czasami od czasu ze sobą trenują.
też to może z tego wynikać, ale tym bardziej takie mecze są wtedy ciekawe, bo te wymiany są na pewno dłuższe. Przykład o czym teraz mówiłem. Marek zagrał fajny serwis, bardzo dużo bocznej rotacji i postępującej do forehandu. Patryk Znac to był silny forehand topspin. W tym momencie mamy timeout dla Marka Baduskiego. Myślę, że to jest bardzo dobry moment i ostatni o to, że Marek się mógł odbudować i psychicznie i podejść z pełną energią i zawalczyć, żeby tego seta wygrać. Ja chyba się pomyliłem w tym, kto będzie grał następny mecz, bo będzie to chyba Kai Konishi i Piotr Chodorski. Tak. Mi też tak się wydaje, chociaż nie dam sobie ręki uciąć. Opływą się z tobą nie założę. Bo już jedno nam prawie wygra na Darku. No jeszcze wynik pokazuje, że nie do końca. Tutaj Marek Badowski jest bliżej zwycięstwa tego seta. No i proszę Państwa, zaraz emocje sięgają zenitu. Bardzo ważny set, bardzo ważny, być może na przełamanie. Myślę, że gdyby Marek tego seta wygrał, bardzo by go to podbudowało psychicznie. Zaczynamy. Wydawało mi się, że Patryk w pewnym momencie zagrał chyba kantem, jednakże nie ma co mówić, bardzo ładna piłka. Mamy 8-7 dla Patryka. Darku, kto wygra setę? Jak stawiasz? Na sam koniec? Myślę, że Marek może się teraz przełamać trochę. Ten ostatni punkt dla Marka był bardzo decydujący. Zobaczymy. Ten punkt niestety też był bardzo decydujący i trochę szczęścia miał Patryk Chojnowski. Ale po reakcji Marka Baduskiego widać, że naprawdę bardzo mu zależy na zwycięstwie. Bardzo mu zależy. Trzeba takich zawodników bardzo doceniać. Co teraz powinien zagrać Marek Baduski, aby spróbować przełamać? A czyje serwis, Darku? Czyje serwis? Patryk Chojnowski. Patryk Chojnowski. Bardzo ciężkie pytanie. Za bardzo pasywny odbiór niestety. Chociaż nie ma co ukrywać, że był to bardzo, bardzo dobry mecz. No i co Darku, nie myliłem się zbyt dużo. Czekam po meczu na zimne piłko od Ciebie. Ale powiem Ci, że obstawiałeś wynik 3-2, nie 3-0. Nie cwaniaku, nie cwaniaku. To może po prostu razem oboje się bierzemy na piwo i się napijemy. Może być? Może kibice przyjdą razem z nami. Zapraszamy wszystkich oglądających na mecze Lotto Superligi. W czasie meczów niestety alkoholu pić nie można. Są zakazy z PZTS-u dotyczące picia alkoholu na meczu, aby było tutaj cicho i rzeczywiście hałas, jeżeli kibice byliby zbyt głośno, mógłby przeszkadzać. Dekoncentrowałoby to zawodników. Jednak po meczu jak najbardziej takie spotkanie tenisowe jest najbardziej wskazane dla osób, dla pasjonatów takich jak my. Thank you.
to reklamą, to w sumie racja. Tak, żeby to się wyprostować, Darek, możesz postawić każde piwo, tylko żeby było zimne. Uważaj, bo są też smakowe. Nie łap mnie za słówka. Tak jak powiedział nasz liczny komentator, to będzie ostatnie spotkanie Kaja Koniszczego w drużynie z Gdańska. Też z pewnością będzie chciał bardzo dobrze wypaść. Jestem bardzo ciekaw, Darku, jak tutaj będzie miało, jak to będzie z zawodnikami, bo jednak różnica, tak jak mówiłem wcześniej, w motoryce jest gigantyczna. Kaj Konisz i motoryka bardzo dobra, styl piórkowy. Myślisz, że ta motoryka tutaj będzie istotna w tym meczu i że Piotrek będzie spychany do gry z drugiej strefy? Myślę, że Kaj Konishi to jest jednak trochę starszy zawodnik, bardzo doświadczony. Tutaj dużo aspektów będzie miało wpływ, jednak w tenisie stołowym jedną z najważniejszych rzeczy jest forma dniowa, predyspozycja danego dnia, bo jednego dnia można przegrać, następnego dnia można dużo rzeczy wygrać i ten dzień, w którym czujemy się najlepiej, może spowodować, że wygramy mistrzostwo, a już drugi raz tego nie jesteśmy w stanie powtórzyć. Tak samo tutaj Kaj Konishi na pewno, który chce jak najlepiej się zaprezentować w ostatnim spotkaniu w AZS-ie, żeby dobrze go zapamiętano. Ma dużo więcej motywacji niż Piotr Chodorski, który gra tak naprawdę tylko delikatnie o ranking, żeby się pokazać na następny sezon, że warto w niego inwestować, tak? Myślę, że emocjonalne podłoże do tego, aby dzisiaj Kaj Konishi wygrał mecz, jest wyższe. Przede wszystkim dla kibiców, którzy będą go bardzo dopingować. Jedna i druga drużyna mają już zapewnione utrzymanie. Zobaczymy, jak to się potoczy. A myślisz, że co powinien grać Piotrek Chodorski, aby wygrać z Kajem Konishi? To są zawodnicy, którzy mają bardzo bogaty repertuar zagrań. Tak naprawdę każdy set może wyglądać trochę inaczej. Każdy z nich potrafi zagrać kilka rodzajów topspina, grając z boczną, górną, boczną, z różnym poziomem tej rotacji, w różne miejsca. I każdy set może wyglądać inaczej i ta taktyka, która jest ustalana przed meczem, będzie miała tutaj bardzo istotne znaczenie, kto tutaj to wygra całe spotkanie. W Chinach podobno się odchodzi od klasycznych rodzajów topspina i tak samo ci zawodnicy w ekstraklasie już nie grają klasycznego rodzaju topspina, którego uczyliśmy się za dzieciaka. Można tutaj podpatrywać dużo inne ruchy, mniej typowe. Kaj Konishi teraz zagrał niesamowitą piłkę po raz kolejny, tak, już w drugim meczu za siatką. A teraz świetny backhand, topspin w miejsce akurat, gdzie Kaj Konishi się nie spodziewał, czyli głęboko do jego forehandu. I mamy po jeden. Bardzo trudny odbiór, bardzo szybki, bardzo głęboki. Nie potrafię Państwu powiedzieć, jaka to była rotacja, jednakże sama szybkość tego serwisu była tak duża, że Piotrek nawet nie zdążył się cofnąć nogami. Dwa serwisy i dwa punkty. Zawodnik Kaj Konishi krzyczy po każdym zdobycie punktów, bo co się ładuje przy tym.
przy właśnie graniu na ekstraklasie zawodnicy są bardzo głośni. Myślisz, że amatorzy też powinni coś takiego kopiować? No powiem ci, że to widać, że ja kopiuję takie zachowania, tylko że trzy ligi niżej. Nie wiem, czy to jest na miejscu. Tutaj na pewno też trzeba spojrzeć na aspekty charakteru poszczególnych zawodników. Kajko Nishi jest zawodnikiem, który, tak jak powiedział Darek, się ładuje i potrzebuje tej energii, tak? Piotrek Chodorowski gra dużo spokojniej. Wszystko zależy od charakteru, jaki ma dana osoba. Nie ma jednego złotego środka. A powiedz, Darku, co myślisz o Harimoto Tomokazu i jego okrzykach? Myślę, że mu to podpowiadali starsi zawodnicy, a on to wszystko wykorzystuje i może też to robi trochę przesadnie. Delikatnie powiedziane. Niesamowita piłka. Piłka według mnie całego spotkania dzisiejszego. Niesamowita. Kątem spójny z drugiej strefy. Rewelacja. To już, Mario, druga taka piłka. Musisz się zdecydować. Wybieram tą. No i zrobiło się 8-5 dla zawodnika z Gdańska. Bardzo ładny backhand po prostej Piotrka Chodorowskiego. To już drugi w tym secie. I drugi, który dał punkt. Tak w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, Darku, że w dzisiejszym tenisie bardzo często backhand po prostej daje dużo punktów. Myślę, że każde zagranie po prostu daje dużo punktów, tylko jest trudne do wykonania, bo ciężej zmieścić tą piłkę. Dokładnie. Trzeci backhand po prostu i trzeci punkt. Ten mecz zdecydowanie inaczej wygląda niż z Krzysztofem Stępniem. Tutaj Piotr Chodorowski zdecydowanie lepiej czyta te serwisy. Jak rozumiesz teraz odbiór serwisu? Rzeczywiście, odbiór serwisu jest dużo, dużo bardziej pewny, chociaż również Piotrkowi te serwisy sprawiają problem.
Piękna piłka, piękna piłka. Piotrek bardzo szybko na nogach przeskoczył, bardzo dobry forehand topspin. I mamy 10-8 do zawodnika z Gdańska. Zwróćcie Państwo uwagę, jak Kaiko Nishi serwuje. Ile ruchu wykonuje nadgarstkiem. Stąd ta właśnie sta rotacja. Bardzo ładny kontrowspin w kolejnej Piotrka, bardzo ładny. Już chciałem powiedzieć, że to będzie punkt dla Kaiko Nishiego, jednak Piotr niesamowicie zagrał kontrę forehandową po przekrotnej. I mamy 10-9. Myślisz, że mogą nas oglądać inni zawodnicy z innych drużyn, którzy kibice na przykład z innych drużyn będące na innych meczach? Powiem Ci, Darku, nie jestem na ten temat, nie jestem Ci w stanie na ten temat jednoznacznie powiedzieć, bo się skupiam właśnie na meczu i na pięknej kontrze backhandowej Piotrka i mamy remis po 10. Ciekawi mnie podejście Piotrka. Przegrywał 10-7, zrobił 10-10 i dalej gra na chłodno. Zero podpalania się. Może on ma po prostu taki styl gry. Niesamowita po raz kolejny raz piłka. I z 10-7 zrobiło się 11-10 dla Piotrka Chodrowskiego. To czwarte i piąte spotkanie, gramy do dwóch setów wygranych. Myślisz, chciałbyś, wolałbyś obejrzeć trzy sety, czy te dwa są w zupełności wystarczające? Mam wrażenie, Darku, że wraz z czasem trwania tego meczu się mecz staje coraz lepszy, są coraz lepsze wymiany. Niech trwa jak najdłużej. To był ten sam serwis Kaja, który wykonał w pierwszej piłce. Bardzo głęboki, szybki do backhandu Piotra. Piotrek nie zdążył się cofnąć na nogach i odegrać do spinu backhandowego. Mamy po 11. Bardzo ważne piłki. Nie spodziewałem się takiego serwisu. Bardzo ryzykownie. Krótki zdolną rotacją do forehandu. Zrobiły się emocje, co Darku? Myślę, że każda taka końcówka będzie emocjonująca. Tym bardziej myśleliśmy, że Kaiko Nishi już wykorzysta te dwie piłki setowe, które tutaj miał. Piotr Chodorski stanął na trzy piłki setowe. Piotr Chodorski stanął na wysokości zadania i cały czas walczy. Każdy set jest ważny w uzyskaniu tutaj zwycięstwa, tym bardziej, że pojedynek toczy się do dwóch setów. Ciekawe, co teraz zaserwuje. Trochę szczęścia i Kaiko Nishi prowadzi. 1-0 w setach. Jak sądzisz, jaka tam była rotacja w tym ostatnim serwisie? Powiem Ci, Darku, że byłem tak rozemocjonowany, że nie zwróciłem uwagi na rotację. Powiedz mi, czy Ty we wszystkich serwisach widzisz rotację? Bo ja Ci powiem tak, że w jednej trzeciej nie odczytuję rotacji. Te serwisy są tak szybkie, że ich nie widzę. Nie wiem jak Ty. Może byłoby inaczej, gdyby był przy stole. Jak sądzisz? Myślę, że tutaj zawodnicy mają ten poziom serwisu na zupełnie innym, wyższym poziomie dla naszego oka, takiego zawodników grających półprofesjonalnie. Nie do dostrzeżenia czasami. Oni
wykonują ten sam ruch, nadając trzy różne rotacje, tak jak widzieliśmy Krzysztof Stępień, który też nie gra super profesjonalnie, gra bardziej półprofesjonalnie, miał niesamowite problemy. Myślę, że każdego zawodnika grającego w trzeciej i czwartej, może i czasami w drugiej lidze stawiającego, którego byśmy postawili tutaj do stołu ekstraklasy, połowy tych serwisów by nie odebrał po prostu. Darku, a ty byś swoim mankiem nie odebrał? Naprawdę? Myślę, że tutaj czym bym nie zagrał, by cię to nie pomogło. W turnieju kiedyś kolega z trzeciej ligi grał z zawodnikiem właśnie, który grał w Toruniu w Ekstraklasie, tam spadli do pierwszej ligi. Po pierwszym serwisie odebrał pod stół. Ja tam w ciebie i w twojego Antka wierzę, nie byłoby tak źle. Też również bardzo dobry forehand, top spin z nad stołu. Kai Koniś według mnie troszeczkę teraz ten serwis Piotra zapasem nie odebrał. Mamy 3-1 dla Piotra. Co mnie, Darko, zdziwiło, że to, co na początku mówiłem, że Piotr wcale nie ma problemów z dużo większą szybkością zawodnika, jaką im skali koniecznie. Szybkością wcale od niego nie odstaje. Myślałem, że to będzie dużo bardziej widoczne. Poziom zawodników w Ekstraklasie jest bardzo wyrównany. Tutaj naprawdę decydują o wyniku spotkania niuanse. Piotr Chodorski gra bardzo ciekawy tenis stołowy i tak jak spojrzysz czasami na jego top forehandowy, jest to naprawdę nieprzyjemna rotacja, nie jest to klasyczny top spin forehandowy i jest co naśladować. Przy wyniku 4-4 i stanie setów 1-0 dla zawodnika z Gdańska. Piotr Chodorski poprosił o czas. Mieliśmy akurat okazję siedzieć w narożniku drużyny, siedzimy obok narożniku drużyny z Gdańska i widać było, jak Kai Konishi się właśnie ładuje energetycznie. Trener z Gdańska dawał Kajowi wskazówki, a ten poskakiwał. Widać było, że bardzo mocno się ładuje energetycznie, nawet spójrzcie teraz na niego, jest znowu naładowany. To będzie bardzo ciekawy set. Bardzo dobry odbiór Piotra, długi flip backhandowy głęboko, jednakże tutaj Kai nie dał się zaskoczyć i skończył tą piłkę.
Kajko Nishi w głębokiej defensywie z trzeciej strefy, dodatkowo odbijał jeszcze backhandem, czyli bardzo trudno mu to było zagrać przy uchwycie piórkowym, jednakże zaskoczył Piotra i punkt dla Kajko Nishiego. Komentujemy już prawie 2 godziny. Czy odczułeś ten czas? Powiem szczerze, że absolutnie nie. Dla mnie to były 2 godziny, a teraz niesamowity backhand Piotra Chodorskiego. Tak właściwie nadgarstka. Ten ruch wyrzucił i piękna, głęboka piłka. Kajko Nishi był bez szans. Tego nie było słychać, gramy dalej. Zwróćcie uwagę Państwo, że Żuszka nie daje się nabierać na topspinowe backhandy Piotra po prostu. W ciągu 3 piłek były 2 i Kaj wszystkie odebrał. Nie wierzę po prostu. Darku, to była piłka meczu. Po raz trzeci. Nie wierzę. Rewelacja. Piotrek też jest niesamowicie doświadczonym zawodnikiem. Rewelacja. Brawa dla obydwu zawodników na stojąco. Publika właśnie stała i bije brawa. Myślę, że wycinkę tej właśnie akcji zobaczycie jutro na Facebooku. Dziewięć, sześć dla Kaja. Piotrowi będzie już bardzo ciężko odrobić tą stratę. Darku, jaka to była rotacja przy serwie? Góra? Myślę, że nie wiem. Tak właśnie widziałem po twojej minie. Brawo, 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 jeszcze raz brawo. 10-8 dla Kaja Koniusznego. Ale widać, że Piotr ma w tym sobie sportową złość. Nie odpuści tak, nie odpuści końcówki. Piotr Chodorski zdecydowanie robi nam w końcówkach napięte sytuacje. Zobaczymy, co się tutaj stanie. W ostatnim meczu w drużynie z Gdańska Kajko Nishi wygrywa 11-9 i wygrywa 2-0. Wszystkim kibicom za cały sezon, za doping, za to, że bliżej.
myślę, że zostało wszystko powiedziane przez Witka. Podpisujemy się pod tymi podziękowaniami. Darku, ja Tobie dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas słuchaliście, również się podobało i cóż, do zobaczenia z kolejnym razem. Dziękujemy. Darek, oddaję Ci głos. Dziękuję za to, że oglądaliście, dziękuję, że śledziliście to spotkanie. Na następne spotkania zapraszamy dopiero od października. To była 21. kolejka, 22. kolejka będzie wyjazdowa gdańskiej drużyny. W Gdańsku już teraz do października nie zobaczymy. Oczywiście zapraszam Cię, Mario, na następny mecz do komentowania, do kibicowania. Myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę przyjść pokomentować ze mną, też może się zgłosić. Znajdziemy tutaj miejsce do rozmów i komentowali dla Was dzisiaj Mariusz Orliński i Dariusz Wojciechowski. Dziękuję, pozdrawiam.